Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj pomówimy sobie o tym, jak wzmacniać nadgarstki, jeżeli trenujecie boks, kickboxing lub też nawet walczycie na gołe pięści. Zapraszam. Dzisiaj pomówimy sobie o tym, jak wzmacniać nadgarstki, jeżeli trenujecie stójkę, czyli uderzacie Waszymi pięściami. Również uważam, że te ćwiczenia przydadzą się osobom, które trenują walki na gołe pięści, które są coraz bardziej modne w Polsce. No i teraz dlaczego warto ogólnie wzmacniać te nadgarstki? To też nie jest tak, że musicie na pewno to robić. Jeżeli nigdy nie mieliście problemu z jakimiś pękniętymi nadgarstkami, z jakimiś zwichnięciami itd., itd., to możliwe, że po prostu Wasze ręce się po prostu powzmacniały od pracy na worku, od sparingów itd. Bardzo często mają problemy z nadgarstkami ludzie, którzy dopiero zaczynają trenować sporty walki, no, ponieważ jakby no, te tkanki są jeszcze nie powzmacniane, tak? Te ścięgna, kości muszą się po prostu powzmacniać. W takim czasie to mija, ale jeżeli chcecie ten proces przyspieszyć, no to możecie właśnie wykorzystać te ćwiczenia, które ja Wam dzisiaj pokażę, no lub też jeżeli mieliście jakieś problemy właśnie pękniętymi kościami gdzieś tam śródręcza i tak dalej, chcecie się tak by teraz zabezpieczyć przed kontuzjami, no to też te ćwiczenia bardzo fajnie się sprawdzą, jako proces taki, można powiedzieć, powrotu do walk, czyli powiedzmy, że już skonsultowaliście się gdzieś tam z ortopedą, z fizjoterapeutą, już Wasze dłonie, można powiedzieć, są w miarę sprawne, no ale chcecie wdrożyć coś w trening, co pozwoli Wam jakby zapobiec tej kontuzji, żeby powstała ponownie, tak, czyli jakby prerehabilitacja, tak, czyli odwlekamy tą kontuzję w czasie, no najlepiej, żeby w ogóle nie wystąpiła ponownie, tak, ponieważ no to Was wykluczy gdzieś z walk. Pokażę Wam cztery ćwiczonka. Pierwsze ćwiczenie nauczy Was trochę jakby elastyczności ścięgien, no i odpowiedniego takiego tak, timingu jakby, tak, czyli napinania Waszych przedramion w odpowiednim czasie, tak, czyli tutaj stajemy sobie od ściany, mniej więcej 2-3 metry, no i odbijamy się tak od tej ściany, można powiedzieć, że wykonujemy jakby taką pompkę, dynamiczną pompkę. No i tutaj fajnie, jakbyście po prostu wykonywali to na takich rozczapierzonych dłoniach, tak, czyli nie na jakby ściśniętych palcach, tylko takich rozczapierzonych, żebyście tutaj fajnie pracowali tak pulsacyjnie Waszymi dłońmi i palcami. No jest takie ćwiczenie, które poprawi Wam jakby elastyczność ścięgien, wzmocni trochę te ścięgna, przygotuje je na właśnie jakieś takie uderzenia i dynamiczne warunki. No i nauczy Was też dobrego timingu, czyli jakby Wasz mózg będzie kumał, można powiedzieć, czacze. Kiedy napiąć jakby przedramiona, te mięśnie, które jakby odpowiadają nam za stabilizację jakby nadgarstka, dłoni, w momencie jakby spotykacie jakiś cel, tak? No w tym wypadku cel to będzie ściana, na walce jest to oczywiście szczęka Waszego rywala. Dobrze, drugie ćwiczenie będą to pompki Shaolin lub też samotrzymanie, jeżeli to ćwiczenie będzie dla Was za trudne. Ja nie ukrywam, że dla mnie to ćwiczenie jest dość trudne do wykonania, ale możecie wykonywać po prostu samo jakby izometryczne trzymanie. To ćwiczenie ma na celu jakby izometrycznie wzmocnić Wasze przedramiona, Wasze nadgarstki, ponieważ no to też jest tak, że w jakiejś tam mikrosekundzie, milisekundzie też macie jakby izometryczne napięcie w tych dłoni, tych przedramion. No i też aspekt jest taki, że wykonując taką izometrię, to też jakby bardziej pobudzacie do pracy właśnie te mięśnie, które są w Waszych przedramionach, jakby stabilizują nam właśnie też nadgarstek. Możecie nawet to ćwiczonko sobie wrzucić gdzieś tam przed sparingami, przed walką, tak, żeby po prostu uruchomić, jakby można powiedzieć, te mięśnie do pracy. No i opcje są dwie. Albo wykonujecie klasycznie pompki, tak, czyli trzymacie sobie, jakby wgryzacie się, można powiedzieć, w podłoże i wykonujecie sobie pompki, lub też po prostu izometrycznie trzymacie sobie taką pozycję. Pompki Shaolin, tak, no to polegają na tym, że jakby też nie wykonujecie pompki na całej dłoni, tylko trzymacie tak jakby rozczapierzone paluchy, tak byście się chcieli tak pazurami wbić, można powiedzieć, w podłoże. Dobrze, kolejne ćwiczenie. No i tutaj zajmiemy się, można powiedzieć, troszkę inną płaszczyzną, tak? Ponieważ no, pompki Shaolin i odbijanie się od ściany, no to była mniej więcej ta płaszczyzna. No ale bardzo często jest tak, że właśnie doznajecie jakiejś kontuzji przez to, że ręka Wam ucieka gdzieś w tym kierunku, tak? Jest to taki niekontrolowany kierunek, gdzieś ręka Wam się omsknie o szczękę rywala, o jego rękawice, no i gdzieś tutaj strzela Wam ta część.
No i tutaj fajnie się sprawdzi spacer farmera ze sztangą. Możecie to robić z dwoma sztangami, jeżeli Wam to nie wychodzi, to możecie robić tylko z jedną sztangą, wtedy łatwiej będzie Wam się jakby skupić tylko na jednej stronie. No i tutaj to polega na tym, że trzymacie sobie sztangę, najlepiej gdzieś w połowie i wykonujecie z nią spacer farmera, czyli mówiąc wprost, po prostu z nią idziecie. Tak, dlaczego idziecie? Ponieważ w momencie, gdy wystawiacie stopy, no to bujacie się, można powiedzieć, wytrącacie się z równowagi, no i wtedy bardzo mocno wzmacniacie przedramię, tak, właśnie w tej płaszczyźnie, ponieważ sztanga chce się bujnąć przód-tył. Jeżeli czujecie się już kozakami i to ćwiczenie nie sprawia Wam jakby trudności, to możecie trochę manewrować uchwytem, czyli powiedzmy, albo sobie troszkę cofnąć chwyt minimalnie, to znaczy minimalnie w stronę, można powiedzieć, naszych pleców, tak to ujmę, lub też w stronę, jakby tak, można powiedzieć, naszego brzucha, o tak. Nie wiem, jak to dokładnie Wam zobrazować, myślę, że wiecie, o co chodzi, tak, czyli jakby manewrujecie sobie środkiem ciężkości sztangi, tak, i wtedy ta sztanga będzie się bardziej bujała, no i będzie bardziej, jeszcze bardziej wytrącała Wasz nadgarstek z równowagi. Bardzo fajne ćwiczenie, tak jak powiedziałem, u wszystkich osób, które miały jakieś właśnie tutaj problemy z śródręczem, też według mnie będzie to bardzo fajne ćwiczenie. Dobrze, ostatnie ćwiczenie będzie to przechwytywanie krążka, czyli tutaj mówiąc wprost, krążek jest cały czas, można powiedzieć, w powietrzu, wyłapiecie go raz jedną ręką, podrzucacie i chwytacie go drugą ręką. No i to ćwiczenie ma za zadanie poprawić Wam siłę w dynamice, już typowo. Czyli tutaj musicie bardzo mocno napiąć Wasze przedramię, tak, żeby chwycić dobrze ten krążek. Oczywiście im krążek będzie grubszy, cięższy, no to będzie Wam trudniej, mówiąc wprost. I dlaczego będzie to istotne? Z tego względu, że zwróćcie uwagę, że w momencie, gdy Wy dochodzicie, jakby można powiedzieć, zaciśniętą pięścią do Waszego rywala, tam do szczęki czy tam do gardy, nieważne, no to wtedy bardzo mocno właśnie napinacie właśnie Wasze przedramię, czyli przedramię ma jakby zabezpieczyć Was, żebyście jakby nie przepchali gdzieś tam, można powiedzieć, tego ciosu, no i żebyście nie uciekli gdzieś tutaj nadgarstkiem na bok, co może spowodować jakąś tam kontuzję. Też jest tak, okej, okay, ja wiem, że używa się owijek gdzieś tam w sportach walki, no ale jeżeli powiedzmy, nie wiem, ta ręka Wam ucieka nawet minimalnie, no to mogą się nawarstwić tam te mikrouszkodzenia i to też już może się przyczynić do kontuzji, więc no Wasze ciało jakby musi być silne. Jeżeli nawet wiążecie sobie owijki, to nie jest tak, że to 100% Was zabezpieczy przed kontuzjami, tak? Ponieważ te mikrouszkodzenia się mogą po prostu nawarstwiać. Dobra, ale wracając do tematu. Czyli tutaj trzymamy sobie krążek, przerzucamy go i tutaj tak mamy fajnie ten ruch właśnie chwytania tego krążka, czyli zaciskania go, zaciskania ręki na tym krążku w momencie, gdy Wy, można powiedzieć, zaciskacie rękę i ją, można powiedzieć, w jakiś sposób, jakby można powiedzieć, prostujecie, tak? Czyli jakby to ma jakby odwzorować ruch ciosu, no i wzmocnić Wasze przedramiona właśnie w momencie, gdy dochodzi ta ręka do Waszego rywala, no i gdzieś tu może się gdzieś ta ręka omsknąć, się śliznąć, no i to może się przyczynić właśnie do kontuzji. Dobrze, to tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że okazał się dla Was ciekawy i przydatny. No i jeżeli chociaż jednej osobie uratuje rękę, w cudzysłowie oczywiście, dzięki temu nagraniu, no to będzie mi miło. Dajcie znać na dole w komentarzu, co sądzicie o tych ćwiczeniach, czy je znaliście, czy wykonujecie, a może macie zamiar je wykonywać. Ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Życzę Wam dobrej niedzieli. Trzymajcie się. Cześć. Chwila przerwy? Możemy, no to ja coś zjem. To wyłączyłbyś mi mikrofon, bo nie będę mlaskał Karolinie. Będziemy... Chyba, że chcę. Ty, no nie oglądają, mi się opierdolają. Zamiast ćwiczyć. Używa. A jeden siedzi i żre lody w tym czasie. Dobrze, to tyle... Kurde. I co jeszcze? Ja pierdzie, ty, a ten jaki ham. Ty, włączył i wyszedł do kuchni, nie ogląda. To po co on to włączył? A, dzieciom włączył. Dobra, spoko. Tam?